kombinezon, który mam na sobie, nie jest jeszcze kompletny. Brakuje specjalnej maski, brakuje dwóch par rękawiczek, a także specjalnego obuwia, które trzeba ubrać na stopy, aby zabezpieczyć się przed zakażeniem koronawirusem. Za moimi plecami znajduje się strefa czerwona oddziału covidowego w Szpitalu Świętej Elżbiety w Katowicach. Dziś cały oddział jest pełny, niemal codziennie są telefony o przyjęcie kolejnego pacjenta. Niestety nie ma gdzie, szpital musi odmawiać. Wśród pacjentów najwięcej jest tych niezaszczepionych, około 70%. Ludzie, szczepcie się, nie dopuszczajcie do tego, żebyście takie łapy jak ja. A to musi być lekarze, wszystko robią, żeby nas wywlec od tego. Wywleczamy was. To, co najbardziej martwi lekarzy, to fakt, że na oddziale pojawia się coraz więcej młodych osób. 20-30-latków. Nie wszyscy wychodzą ze szpitala. W szczególności młodzi ludzie, jak umierają, to jest to dla nas tragiczne po prostu. Zwłaszcza jeśli zrobiło się wszystko, co można było zrobić. Na ten moment ręką każdą odwrotną jestem w dobrym ręku. Wszystko będzie ok. Większość z tych, którzy się nie zaszczepili, mówi wprost, gdy wyjdą ze szpitala, od razu to zrobią, bo przekonali się na własnej skórze, że koronawirus to nie cięższa grypka, ani wymysł mediów. Nie zdążyłem, właściwie się wahałem, nie wiedziałem, co robić, bo jeden lekarz mówi tak, drugi mówi tak, chciałem jakoś to przetrwać jeszcze, ale teraz... Na pewno się zaszczepię. Od wielu miesięcy lekarze i naukowcy powtarzają jak mantrę, szczepienia pozwalają zminimalizować ryzyko śmierci i ciężkiego przebiegu zakażenia COVID-19. Jak umiera człowiek na COVID? Ciężko, długo i dramatycznie. O tym, jak jest ciężko, świadczy choćby zużycie tlenu na oddziale. W zeszłym roku podczas trzeciej fali szpital zużywał około 4 ton ciekłego tlenu tygodniowo. Dziś zużywa już tonę 200. Ale dziennie. Ponad 200 ciekłego tlenu dla 74 osób. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego ten tlen jest tam podawany. Bo ci ludzie się duszą. Wie pan, co to znaczy umierać dusząc się? I ci ludzie nie wiedzieli, że to tak nastąpi, jeśli się nie zaszczepią. Ja już jestem załamany. Załamany polską głupotą. Ponad 28 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem to dzisiejszy komunikat Ministerstwa Zdrowia. Ale to nie tylko statystyka, to zwykli ludzie, tacy jak ci, którzy przebywają tu w Szpitalu Świętej Elżbiety w Katowicach. Paweł Jędrusik, Silesia Flash. Ponad 200 osób podpisało się już pod sprzeciwem wobec budowy nowych masztów i wdrażaniu technologii 5G w gminie Gilowice w powiecie żywieckim. Mieszkańcy napisali pismo nie tylko do wójta, ale też do Ministerstwa Zdrowia, w którym pytają o wiarygodne dowody na nieszkodliwość powstających masztów 5G. Bardziej chodzi o zmianę tych anten na tych masztach. Tutaj pojawiły się te maszty już dodatkowe dosyć niedawno. Chodzi bardziej o właśnie natężenie tego promieniowania. To jest 100-krotnie wyższe natężenie promieniowania, które nie zostało przebadane dla nas ludzi. I bardzo prosimy wszystkie władze, nie tylko naszego wójta, ale prosimy Najwyższą Izbę Kontroli już, żeby nam przygotowała raport, że nie jesteśmy narażeni na tego typu konsekwencje. Chodzi głównie o samopoczucie, że ludzie coraz gorzej, szczególnie mieszkańcy w pobliżu takich obiektów typu masz telekomunikacyjnych, odczuwają bóle głowy, różne takie przypadłości. Nie? Zresztą jakby ktoś spojrzał to w dłuższej perspektywie na to, nasza medycyna rozwija się do przodu, tak, jest coraz lepsza, a ludzi coraz więcej choruje. Z czego to wynika? Mieszkam bardzo blisko tego masztu. Od jakiegoś czasu dużo ludzi, dużo znajomych narzeka po prostu na bóle kości, stawów, głowy. I wiadomo, każdy się zastanawia, nie, czym to jest spowodowane. Wiadomo, że są podejrzenia, że to może być spowodowane masztem, który znajduje się bardzo blisko. Dodatkowy niepokój mieszkańców wzbudza fakt, że w sąsiedniej gminie nadajniki stanęły pomiędzy zabudowaniami bez wiedzy i zgody lokalnej społeczności. Chcąc uniknąć podobnej sytuacji, poprosili o wsparcie wójta Gilowic. Ja oczywiście, dbając o zdrowie mieszkańców, dostając takie pismo, wystosowałem pismo do ministra, do Ministerstwa Środowiska oraz do Ministerstwa Cyfryzacji o zbadanie tej sprawy, o legalność i
i zapytania, czy te maszty szkodzą, czy były prowadzone jakiekolwiek badania. Także my działamy w tym kierunku, aby uspokoić mieszkańców, bo ja nie jestem ekspertem w tej sprawie, mi trudno jest powiedzieć, czy one szkodzą, czy nie szkodzą. Naukowcy są zdania, że na temat szkodliwości sieci 5G powstaje wiele tak zwanych fake newsów. Zaprzeczają, że technologia ta ma negatywny wpływ na człowieka i środowisko. Nie mamy żadnych obiektywnych dowodów i wszystkie badania, które były przeprowadzone i metaanalizy nie wskazują na żadne konkretne działania uboczne. Natomiast plusów będzie dużo, a nawet bardzo dużo. Jeszcze trochę zadamy pytanie, gdzie nie będzie można stosować 5G. Medycyna, technologia, cały przemysł, inżynieria. To ma nam ułatwić życie i taki jest cel. W związku z dużymi obawami i głosami sprzeciwu wobec technologii 5G w dniach od 1 do 2 grudnia w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona temu zagadnieniu. Wezmą w niej udział lekarze, naukowcy i przedstawiciele rządu. Akademia Muzyczna imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach przygotowuje się do budowy nowego obiektu, który ma stanąć naprzeciwko istniejącej siedziby uczelni. Znajdzie się w nim sala koncertowa na minimum 250 osób. Ta sala na pewno będzie łatwa w aranżacji, więc głównym jej atutem będzie to, że będzie posiadała ruchomy orkiestrą, mechanikę dolną orkiestroną, co spowoduje, że w bardzo łatwy sposób będzie mogła zmieniać swoje funkcje. I z sali koncertowej zamieniać się na przykład w widowiskowo-koncertową, gdzie publiczność będzie mogła podziwiać występy taneczne na powierzchni 100 metrów kwadratowych nowej sceny. Ponadto sam budynek ma być uzupełnieniem ciągu zabudowań wzdłuż ulicy Wojewódzkiej, a także całej koncepcji zagospodarowania okolicznych ulic. Staraliśmy się tutaj użyć detali, które zneutralizują oddziaływanie tej akademii, a z drugiej strony to wielkie okno w foyer cały czas jest otwarte na akademię, wpuszczają do swojego środka. Nowy budynek akademii ma powstać na terenie, który uczelnia dostała od miasta w 2013 roku. Co ważne, za 2 lata kończy się czas, w którym akademia powinna działkę zagospodarować. Czasu jest niewiele. Myślę, że dotrzymujemy wszystkich terminów. Ta działka została przekazana akademii przez miasto z określeniem na przyszłą zabudowę, na przyszłą inwestycję. I w tej chwili jesteśmy już na takim etapie, że uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. To ważne, ale znacznie ważniejsze są pieniądze. Budynek ma kosztować około 80 milionów złotych. Uczelnia nie ma jeszcze zapewnionego finansowania inwestycji. Liczymy na wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury. Niewątpliwie jest to gmach, który świetnie wpisuje się w dzisiejsze starania nie tylko miasta, ale i państwa polskiego w ten wysoki poziom kultury. To uzupełnia bazę dydaktyczną Akademii Muzycznej, ale też wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, więc liczymy, że to finansowanie będzie domknięte także przy współudziale środków z Warszawy. Gdyby pieniędzy zabrakło, pomóc może miasto, które 20 lat temu wsparło budowę sali koncertowej należącej do Akademii. Choć w ziemię nie została wbita jeszcze pierwsza łopata, to czas zakończenia budowy szacuje się na koniec 2025 roku. W Beskidach spadł pierwszy śnieg, a miejscowości turystyczne rozpoczęły przygotowania do sezonu zimowego. Tradycyjnie już jako pierwszy na śnieżanie stoku rozpoczął kompleks narciarski w Szczyrku. Chcemy jak najszybciej ruszyć. Jak nam pogoda, mrozy będą sprzyjać, to naśnieżymy, postaramy się, myślimy, że może przed Mikołajem na pewno. A co do tego sezonu, trudno nam pookreślić. Po zeszłym sezonie każdy wie jak było, a ten sezon już troszkę nas straszą. Przed świętami zobaczymy. Dla turystów przygotowywane są 2 wyciągi narciarskie. Orczykowy o długości trasy prawie 300 metrów i wyciąg talerzykowy, którego trasa ma długość 200 metrów. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina, że poza serwisem zimowego sprzętu sportowego do sezonu warto przygotować się też kondycyjnie i pod względem bezpieczeństwa. Wielu turystów właśnie zapomina, że w chwili obecnej mamy troszeczkę inną specyfikę wędrowania czy uprawiania w ogóle turystyki w górach. O ile w lecie jest ciepło, miło i przyjemnie, o tyle w chwili obecnej warunki są bardzo zmienne. Patrząc na przykład na dzień dzisiejszy, w wyższych partiach gór mamy po prostu śnieg. Mamy temperaturę ujemną, szlaki są raczej trudne i śliskie. Ale turystyka górska to nie tylko wyciągi i piesze wyprawy. Wiele osób w Beskidy przyjeżdża po prostu odpocząć. Jak przyznają władze Szczyrku, ze względu na sytuację pandemiczną, baza hotelowo-gastronomiczna od zeszłego roku nie zmieniła się znacząco, jednak oferta jest bogata. Ten rok był rujnujący, myślę, i dla podmiotów gospodarczych, a już o budżecie miasta nie wspomnę. Po prostu, no niestety, Szczyrk jest miejscowością turystyczną i główne wpływy są tylko z turystyki. A całą zimę, czyli najlepszy czas, praktycznie staliśmy 2 tygodnie, trudno nazwać sezonem. Jeśli chodzi o ten sezon, no przede wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli normalnie funkcjonować. To jest to najistotniejsza rzecz. Szczyt sezonu zimowego w Szczyrku przewidywany jest na ferie zimowe. Z perspektywy ubiegłych lat pierwsi turyści pojawiali się już w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, jednak w tym roku rezerwacji nie ma jeszcze zbyt wiele.
O likwidacji szpetnego rura parku, który znajduje się na rynku w Mysłowicach, mówi się od lat, ale teraz cel wydaje się bliski realizacji. Kilka dni temu rozstrzygnięty został konkurs na projekt nowej koncepcji zabudowy tego miejsca. Ostateczne decyzje zostaną podjęte przy konsultacji nie tylko z Radą Dzielnicy, która tutaj wiedzie prym na Starym Mieście, ale również po konsultacjach z mieszkańcami. Co ciekawe, w konkursie nie wyłoniono zwycięzcy, a przyznano tylko drugą nagrodę oraz 3 wyróżnienia. Stało się tak nie bez powodu. W przypadku pierwszej nagrody bylibyśmy już tutaj zobowiązani do podpisania umowy na realizację tej konkretnej koncepcji. Natomiast w momencie, kiedy jest to przyznana nagroda, oczywiście my tą współpracę z zespołem projektowym podejmiemy, natomiast chcielibyśmy też ten projekt, tą koncepcję troszkę zmodyfikować. Chodzi głównie o fakt, że koncepcja zakłada powiązanie architektury z tożsamością miasta, które architektom kojarzy się z muzyką. Władze Mysłowic mają w tej sprawie nieco inne zdanie. Architekci mówią, że poszukiwali czegoś, co wyróżni Mysłowice na tle innych miast metropolii. Mamy świadomość, że Mysłowice trochę konkurują z innymi miastami w aglomeracji śląskiej i to nie jest tak, że mają wszystkie atuty w rękawie. No nie, nie. Są przecież miasta i większe, i bardziej doinwestowane. Natomiast to wydawało nam się charakterystyczne i coś takiego, co mogło być unikalne w skali tej aglomeracji. W 2022 roku mają się odbyć konsultacje władz miasta z mieszkańcami na temat koncepcji przebudowy centrum Mysłowic. Kiedy mogłyby się zacząć jakiekolwiek prace budowlane, tego na razie nie wie nikt.